Dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania w Dzierżoniowie na osiedlu Różanym. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy dym wydobywający się z okien. Część mieszkańców ewakuowała się na zewnątrz budynku. Po rozpoznaniu sytuacji ustalono, że pali się mieszkanie na pierwszym piętrze. Nasze działania polegały standardowo na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu do mieszkania, wprowadzeniu jednej roty do mieszkania objętego pożarem, z którego ewakuowano jedną osobę poszkodowaną, która przebywała w tym mieszkaniu. Osobie tej została udzielona pomoc z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków PSP. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego osoba została przekazana ratownikom medycznym. Dalsze działania polegały na, oprócz odłączenia prądu, zakręceniu w dalszej fazie gazu do mieszkania objętego pożarem, polegały na ugaszeniu tego pożaru, przewietrzeniu mieszkań. Decyzja KDR-a była również o ewakuacji całego budynku ze względu na brak możliwości zakręcenia zaworu głównego do budynku. Gaz się ulatniał w mieszkaniu spalonym, dlatego było zagrożenie dla pozostałych mieszkańców. Po ewakuacji tych osób na zewnątrz, w miejsce bezpieczne, ugaszeniu pożarów, dalsze działania polegały na oddymieniu pomieszczeń, sprawdzeniu mieszkań na obecność gazów niebezpiecznych. Po przewietrzeniu przez nas tych mieszkań, sprawdzeniu, osoby mogły wracać do swoich mieszkań.